Hejka, ziomy, dzisiaj przychodzę do Was sotę pielęgnacyjnie. Chciałam Wam pokazać, co robię, jeżeli chcę wyglądać lepiej. Podstawa to to, co jemy do środka. I warto też czasami zadbać o to, co na zewnątrz. Pokażę Wam mój ulubiony peeling, jedyny tak naprawdę, który używam i przypadł mi mega do serca. To jest polska marka Bingo Spa. Peeling błotny, glikolik, aha, kwas mlekowy. Także zabieramy się. Buzię sobie spryskam giełką, żeby była, wiecie, lekko nawilżona. Bardzo taki gęsty i dzięki temu wydajny. I lekko sobie pocieramy, żeby... Przepięknie właśnie peelinguje, to nie jest bardzo ostry. Wbrew pozorom jest tutaj napisany strong, ale powiem Wam, że ja nie używam peelingów, bo uważam, że są właśnie za mocne, a ten bardzo dobrze działa na moją dojrzałą cerę. Idę spłukać i zaraz wracam. Także już jestem. Powiem Wam, że uwielbiam buźkę po tym peelingu. Odświeżona, tak pobudzona. I teraz po takim peelingu fajnie nałożyć sobie maseczkę albo jakiś odżywczy krem. Ja dzisiaj sobie nałożę tą maseczkę. Tej firmy Yumiso. Bardzo dobrze maseczki mi się sprawdzają. Jeżeli jesteście ze mną na moim kanale urodowym YouTube'owym, na który Was serdecznie zapraszam, Beauty by Mikasia, na kanał YouTube'owy, to już nie jedną maseczkę tej firmy testowałam i przepięknie działa na moją dojrzałą cerę. W ogóle bardzo przemawia do mnie taka mangowa grafika. Posiedzi 10-15 minut, idę sobie, zrobię kawkę, wypiję i za chwilę się do Was odezwę. Mogę mieć brązowe. Minęło już prawie 15 minut, więc możemy spokojnie zdjąć. Aż jest jeszcze, wiecie, taka wilgotna, bo to jest bardzo taka odżywcza maseczka. Spokojnie można teraz dopić kawkę, żeby te składniki się, wiecie, do końca wchłonęły. Nałożymy podkład. Jest takim moim odkryciem w tym roku, to jest AA My Beauty Power z witaminą C, rozświetlający, więc dodatkowo, wiecie, podbije nam efekt naszej świeżej skóry. Dopijam kawkę, żeby Was nie straszyć i ogarnięta zaraz się do Was odzywam. Tylko wow! Można rozpuścić włos, uhu, więc mamy, nie ma to jak trochę podkładu fajnego. Bronzer do konturowania, rozświetlacz, róż, szminka i oczywiście tusz. I mamy to. Dziękuję, że byliście. Widzimy się jutro.